Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to są kolejne przygody Kazimierza w grze Farmer's Life. Proszę Państwa, obsiewam tutaj pole, na którym rósł owies, ziemniakami. I pobożne życzenia są takie, żeby zdążyć te ziemniaki zebrać przed zimą, ponieważ mamy wrzesień. I w listopadzie mam nadzieję, że udałoby się to ogarnąć. No i dodatkowo może część tych ziemniaków przeznaczyć na sprzedaż. Natomiast plan jest taki, ponieważ no ta ziemia jest trochę, jak widać, już gorszej jakości po tym jakby owsie, no to takie plany są, nie wiem na ile to wypali, żeby tutaj postawić, powiedzmy, budynek dla owiec. Sporo miejsca jest, ale czy to rzeczywiście będzie miało rację bytu lub odbytu, to się dowiemy. Jak na razie tak to wygląda, obsadzam wszystko ziemniakami, 300 sztuk już poszło. A, no i jeszcze teraz można jabłuszka zebrać, póki tutaj jestem i nie jestem jakby przeciążony. To przy okazji można te jabłka zebrać z jabłonek. Pszczółki nie latają, też tak się cały czas zastanawiam nad tym, czy przypadkiem nie ogarnąć tematu właśnie uli w większej ilości, takiej bardziej hurtowej. Znacie mnie, wiecie, że ja lubię dużo, ale roboty przy tym masa, to trzeba przyznać, że roboty przy tym jest bardzo, bardzo dużo. O, burek, proszę, jaki obsrany chodzi. A, właśnie, i jeszcze jedna rzecz, bo teraz tak jak na burka popatrzyłem, to mi się przypomniało, daliście imiona dla zwierzaków, więc zaraz je nazwiemy. No i tutaj, jeżeli chodzi o kunia, no to było też trochę propozycji, natomiast mnie się spodobało imię Siwek i tak go zaraz nazwę. Więc chodźmy szybciutko, szybciutko. Imię dla kunia to Siwek. Proszę bardzo, kuń. No, też się obsrał. Aha, ciebie muszę i tak wyprowadzić. No dobra, bo on głodny jest. Tego wyprowadzimy. Zresztą tam się wysrał, więc trzeba będzie posprzątać. Od razu go tutaj machnę, co by był piękny. I tak do krów trzeba podejść i je też tam ogarnąć, bo dla byka też żeście imię fajne wymyślili. No i, znaczy, było kilka propozycji. Było Pueblo, a to, kurna, burek, świnio jedna. Było Pueblo, no ale jest byk Pablo, no to po co i Pueblo? Kuźwa, dobra, nie będę sobie jęzora łamał. Ale drugi, no to takie, byczek Fernando, tak? No to nazwiemy tego jednego byka Fernando, oczywiście nie ma najmniejszego problemu. A mógłbyś trochę ten zad... No właśnie. Już mi tutaj byk chce spierdzielać. Dobra, ty sobie pochodź. Zobaczymy, który byk tutaj... O, to jest Pablo, to go od razu wyczyścimy. Żeby był piękny, przystojny, taki zadbany, umięśniony. Dobra, bo już mnie fantazja poniosła. Tutaj mamy krowę. Dlaczego ona się zrobiła biała? A może to jest jakaś, która się urodziła? Słuchajcie, no powiem wam szczerze... A, i ona jest w ciąży w ogóle. Ha, elegancko. Nie przypominam sobie białej krowy tutaj. Ale tak patrzę na stan ilościowy naszych zwierząt, to pamiętam, że były dwie łaciate. I co prawda dwie krowy są nadal, tylko jedna kolor zmieniła, kuźwa, normalnie... A nie, patrzcie, to my mamy więcej krów. Krasula, ty byś, kuźwa, stała w miejscu. Czyli mamy więcej krów, proszę Państwa. Elegancko. No to dobrze. Zaraz zobaczymy. Tu mamy mućkę. No to tę białą trzeba byłoby jakoś nazwać, nie? Wypadałoby. Ale już jakiś braciszek bądź tatuś pyknął ją, także będzie jeszcze nowy cielak dodatkowo. O, i to jest byczek, którego my prowadzimy, więc ja go przytrzymam, żeby on nam nie uciekł. Wyczyszczę go i zaraz nadamy mu imię. Zaraz nadamy mu imię i to będzie imię Fernando. Proszę uprzejmie. Jest, jest.
Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni. Ta krowa to... No i wdepnąłem w gówno, kuźwa, bo jedno ominąłem, to w drugie musiałem wdepnąć. To jest Pablo. Teraz jeszcze tego byka trzeba byłoby tutaj machnąć. Buchaj. No. Buchaja. To pewnie ten pyknął tę córeczkę swoją. Albo siostrzyczkę, bo cholera wie. No i dobrze. A, jeszcze tam mamy jednego byka. Okej. Okay. A, i tego trzeba jeszcze jakoś nazwać. Kurde, dobra, to niech będzie Pueblo. Niech już tam będzie. Ja myślałem, że tylko jednego byka mamy do nazwania, a tutaj widzę, że jednak nie. No to niech będzie Pueblo. Proszę uprzejmie. Jest Pablo, jest Pueblo, jest Fernando. Inne jakieś ciule ganiają nam tutaj. No to w takim wypadku jeszcze nakarmimy. Trawy mało. Ale trawy mało jest tutaj, bo gdzieś tam to jest od ciula tego, więc trzeba byłoby to pozgarniać. I tutaj do tej skrzynki włożyć. Dobra. 9 do jednego paśnika. Będzie 9 do drugiego paśnika. I 9 do trzeciego paśnika. Jak się nażrą, to za chwilę będzie... O, kuźwa, zapomniałem, to nie 18, tylko 27, Pabellusku. 3 razy 9, kuźwa. Dobra. Elegancko. O, ten koń mi tu przeleciał, kuźwa. Koń taki niby wygłodniały, a nie przychodzi żryć. Nażarłeś się już, hopie? No, pasienie. Aha, jeszcze nie głodno, czyli się nażarł. Zdecydowanie by przydało się to łajno uprzątnąć. Dobra, trzeba będzie tutaj, słuchajcie, ogarnąć temat jakiegoś gnojownika, czy jak to się tam nazywa. No bo lipa jest. Dobrze. To teraz tak. Jabłuszka ogarnie... Kuźwa, a co tu kura robi? Nie wytrzymię z tymi kurami, kuźwa, ty... Pij to jedna, ty, jakieś szybsze się zrobiły? Ty, kura na speedzie, kuźwa, normalnie. Co za masakra. Dobrze, idę w takim wypadeczku tutaj sobie ogarnąć jeszcze ziemnioki. Kolejne 300. Raczej tyle... A, zaraz, bo ja tu jeszcze gotuję. He, synu. A no właśnie. Ja tu jeszcze gotuję. Zaciery. Dobra, i gotuj pan. Zacier ziemniaczony. Pyk. Elegancko. I gitarka. Całą wodę praktycznie zużyłem. Aha, to tutaj też nie mam wody. No dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Dobrze, ja idę dalej sadzić ziemniaki. No i później... No ale ty to chyba przegiąłeś pałę, co? Fernando. Dopiero imię dostałeś i już cwaniakujesz. Jak on się wydostał, nie mam bladego pojęcia. Dobra, idę go zaprowadzić, potem pójdę ziemniaki zasadzić, tę resztkę. No i będziemy dalej działać. Butelki by się puste przydały. No i po cholerę, a bo ja cię prowadzę cały czas, to przepraszam, zwracam honor. Proszę państwa, bimberek kończy się pędzić w jednej z bimbrowni. I doszedłem do wniosku, że już tego bimbru to tyle mam, to teraz może jakieś naleweczki bym tam ogarnął i tak dalej. Gdzie to kuźwa się pędzi? Tu się pędzi, dobra, już się przepędziło. Także tak to wygląda. Tu dodam opału. Ja wiem, wy tam obliczaliście. Ile tam tego opału by trzeba było dodać, żeby starczyło i żeby nie zużywać, ale ja mam to głęboko tam, wiecie, gdzieś i walę na pałę. A co tam będę się przejmował? Tu powinno styknąć. No i tu też powinno styknąć. Tu będzie cydr. Cydr zrobimy. O, odzyskałem słoiki, bo kuźwa ze słoikami miałem problem. Deficyt słoików, słuchajcie. Muszę więcej trochę słoików dokupić u dziewczyn. A to ze względu na fakt, że po prostu, no, jak gotuję na zapas, to potem te słoiki się zużywają. O, tu mamy zacierzowca. Ale dlaczego tylko 3? Aha, no już wiem, dlaczego tylko 3, bo kiedyś były 3 bimbrownie, no i tak akurat, żeby było, no to gotowałem.
Natomiast no, teraz mamy dużo, dużo więcej. Dobrze, czekajcie, co ja tutaj mam? Wodę, wiadra z wodą taszczę ze sobą, nie wiem po co. Jak tam na kuchni? A, jest komplet. No to dobrze, to jak tutaj... Skoro tu mamy już słoiki ogarnięte, to ja bym dał na... O dobra, może być tak? Kuźwa, cukru! Ja pierdzielę! Nie wytrzymię. Dobrze, trzeba na targ skoczyć do Zochy, bo cukier trzeba kupić jeszcze od Helenki, pewnie weźmiemy. Ja się zastanawiam, kiedy ja kuźwa to paliwo stąd zabiorę. Bo non-stop zapominam. Ale to nie ma w głowie. Dobra, butelki. Hop. I cukier. Kuźwa, cukier drogi. Jak w Biedronce normalnie. O, paliwo też bym wziął. Kompletuję sobie to paliwko, kompletuję. Co by tam jeszcze od ciebie wziąć, Zosiu? Nie wydaje mi się, żebym jeszcze czegoś potrzebował. To na razie byłoby tyle. Soli nie potrzebuję. Masło to sobie sam mogę zrobić. Chodźmy na razie tu, bo trzeba by wyrzucić to wszystko z siebie, bo za dużo mam. A przy okazji nastawić oczywiście zacier, bo cukru już mamy. Trochę. Ja nie przypuszczałem, że aż tyle mi zejdzie. Kurde, felek. Dobra, butelki to nie tu. Paliwo też nie tu. Tutaj to tylko cukier poszedł. No i widzicie, no i jeszcze muszę dołożyć. No i pyk. Nie to chciałem. Gotuj. Zacier ziemniaczany. Ile tego cukru? 2. Ok. Zacier ziemniaczany. I zacier ziemniaczany. I tu też zacier ziemniaczany. Tak dla odmiany, żeby było. Oczywiście żartuję. Teraz zostawimy paliwko. Skoczymy do Helenki. I też kupimy buteleczki. A, kuźwa, słoiki miałem wziąć, tak? Ja to, kuźwa, kiedyś głowy zapomnę, naprawdę. To wyjdę z domu bez głowy. Ale skoro tu już jesteśmy, to ja jeszcze o Tadzia bym zahaczył. Tadziu, bo taką sprawę mam, synu, do ciebie. Co ty właściwie tu sprzedajesz? No niewiele takich fajnych rzeczy, kurde. No to w PGR-ze by trzeba było dopytać, bo... Potrzebowałbym jakoś tam usprawnić pracę na roli. Nie wycieraj glutów, kuźwa, jak sprzedajesz takie rzeczy tutaj związane z żywnością. Słoiki mi dawaj lepiej. Słoiki, cukier, bo to cukier tak, jak najbardziej. No i w sumie to tyle. Wy tam mówiliście, że jak pisaliście, że jak butelek by mi zabrakło... To, że można byłoby tam kupić butelki z wodą, tak, może. Tylko generalnie rzecz ujmując, to nie wiem, czy mi się to opłaca. Dobra, tutaj Kazimierza napoimy elegancko. Tutaj wyrzucimy cukier plus jeszcze słoiki. Zobaczymy, jak tam mój zacier. Jeszcze chwila. No to można przynieść wody. Znowu zapomniałem wiadra kupić. I to jest taka masakra, powiem wam szczerze. Bo cholera, człowiek to... zapominalski jest. A, jeżeli chodzi o ziemniaki, słuchajcie. Zasadziłem 587 sztuk ziemniaków na tym polu, które tam widzieliście. Kuźwa, to tu woda była. I jestem ciekawy, ile z tego będę miał, jeżeli chodzi o plony, ale trzeba pamiętać, że tam niektóre to 75% nawiezienia, niektóre wręcz 50% nawiezienia, więc to tak trzeba mieć na uwadze fakt, że nie wszystko nam wyjdzie, nie? Ale no grunt, żeby nie pogniły. O to w tym wszystkim chodzi. Dobra, niech tak będzie. Tu jeszcze chwilę do zdjęcia. Ile tam na tej kuchni jest? Jeszcze tak, dołożę. Muszę skoczyć szybciutko na pole, zobaczyć, czy tam nie trzeba wyplewić przypadkiem ziemniaków. Burek sobie gania. Kupa tu leży, jeszcze nie zebrana. O, i jak to wygląda? O, całkiem elegancko. Tutaj część ziemniaków była siana później, dlatego ten wzrost jest tak niewielki. Tutaj 24 godziny,
tutaj 29 godzin, ale na razie wyplewiać nie potrzeba. No i tak to sobie tutaj rośnie elegancko, nikomu nie zawadza. I wydaje mi się, że teraz jakiekolwiek rzeczy będę stawiał, jakieś budynki, to ja będę wyznaczał może pole, o, w ten sposób. I względem tutaj pola, bo będę robił oczywiście tak, starał się będę tak równiutko robić, żeby tutaj to jakoś ładnie wyglądało. I względem tego pola będę stawiał płoty, bo kuźwa, to co ja tam machnąłem, to po prostu masakra jest, porażka, to Armagedon. To powiem wam szczerze, że tak się nie godzi. Ja powinienem zostać za to ukarany, kuźwa, jakąś grzywną za babole budowlane. No ale jak się nie ma co się lubi, to wiadomo. Dobra, to rzucę tutaj 18 butelek, więc elegancko. Wiaderka na razie mogę też tutaj odłożyć, co by się nie przeciążać. I lecimy, słuchajcie, zobaczyć, jak wygląda sytuacja tutaj z plonami. Czy one już są do zbioru? Gotowe do zbioru. No, no i gitara. To teraz to trzeba elegancko sobie tutaj zebrać. O. Oczywiście ja się zaraz tą kapustą przeciążę, bo kapusta ciężka jest. No właśnie, już się przeciążyłem. Jeszcze pójdę się wystrać, to będę mógł trochę więcej dźwigać. Ale tak czy inaczej, to i tak się przeciążę. No i potem kukurydzka. Tutaj jakaś kukurydza, z tego co pamiętam, jest w spiżarce, więc zerknijmy sobie. No, 216 sztuk kukurydzy. To by należało sprzedać, słuchajcie. To by należało sprzedać, bo ja nie wiem, co bym miał robić z tej kukurydzy. Szczerze powiedziawszy, nie chce mi się z niej robić nic, bo Kazimierz na jajach, kuźwa, tutaj bazuje, więc... Jak on jajka lubi, no to co mu tam będziemy bronić? Każdy je to, co chce. Jeszcze tu zacierek i jeszcze zacierek, elegancko. Kapitalna sprawa. No kuźwa, przemysłowa ta, produkcja bimbru. Dobrze, że sołtys nic nie wie, kuźwa, i tego, bo bym je już zamknął. 16 zacierów, ja pierdziele, to będzie masakra. Niech ktoś to przeliczy, ile... A, tam jeszcze 4, są to 20... to 40 butelek wyjdzie tego. Nie? Czy źle policzyłem? Nieistotne. Idę zbierać dalej plony. Dobra, pozbierałem, słuchajcie, plony. Prawie wszystko oprócz grochu. Wóz trochę wyładowałem, ale reszta mi pospadała i teraz w sobie to wszystko taszczę. I kuźwa, taki przeciążony jestem. Ogólnie ze mnie taki ostatnio jest taki bidulek, masturbulek, kuźwa, I wszystko samodzielnie muszę robić. No ale co, no, jadę do PGR-u, jadę to posprzedawać i zobaczę przede wszystkim, jak tam sytuacja będzie wyglądała, jeżeli chodzi o maszyny, ponieważ chciałbym jeszcze coś tam może dokupić. No, mam trochę na koncie, tam niecałe 8 koła, ale po sprzedaży tego, co ja tutaj mam przy sobie i na wozie, to myślę, że trochę zarobimy. No i przede wszystkim muszę zdążyć tam do tego PGR-u, bo kurde, zamkną mi. Wyjeżdżamy na miejsce. Czas jest dobry, bo jest 15:40, więc jeszcze tam trochę zostało do końca ich pracy. O, ciekawy jestem, czy ja tutaj butelki bym mógł kupić. Nie sądzę, bo jakoś nie widziałem, ale też z drugiej strony nie koncentrowałem się za bardzo na tym, żeby tam patrzeć za butelkami. Tutaj pod tę górkę to ten ciągnik tak ciśnie wolno i wydawałoby się, że na niższym biegu będzie lepiej to się spisywało, ale niestety nie. Także jak to wygląda? Ja muszę do Marychy pocisnąć, więc to jeszcze nie ta alejka. Ta tutaj. Okej. Okay. No i tam... Podjedźmy. Tym razem nie będę zsiadał, tylko go zatrzymam. Bo ostatnio to była lipa. O! I elegancko. I teraz można zsiąść. Bardzo, bardzo fajnie, cieszę się. Kuźwa, naprawdę, jestem tak przeciążony, że po prostu głowa mała, ale cisnę i olej wlezie.
No bo trzeba handelek robić. Tylko choć wam Maryśka tłumaczem oddychać, ja pitole. Bez kitu. No dobra, brzydka jest jak noc, ale ma czym oddychać. Dobra, sprzedajemy. Kapusta najpierw, pyk, elegancko, kukurycka, pyk, poszło już 13 koła, ale to jeszcze nie koniec atrakcji na tonight, bo tutaj jeszcze na wozie, proszę państwa, jest tego mnóstwo. Czemu ty mi się tak dziwnie zachowujesz? O, ty synu. No, sporo tego będzie. Starałem się trochę więcej na ten wóz wsadzić, ale niestety mi pospadało i no jo. Dlatego część musiałem w sobie nosić. Dobra, kukurycka 56, to już mamy prawie 14 koła i kapucha elegancko. Ponad 17,5 tysiąca. No słuchajcie, to ja nie przypominam sobie, żebym takie pieniądze tutaj na koncie miał. Co ona tutaj sprzedaje? Co to jest? A wełna! No właśnie, trzeba się tym będzie zająć, słuchajcie. Trzeba się tym będzie zająć, ale... Właśnie, bo ja miałem jeszcze maszynę tutaj zobaczyć. Więc szybciutko skoczymy sobie tutaj do Gostka. On też powinien mieć fajne ceny, bo chyba go urabiałem, albo i nie. A, urabiałem go, dobra. I teraz tak, co my tutaj mamy? Siewnik, koniec ze żmudnym ręcznym sadzeniem. No właśnie, bo ja te 587 ziemniaków to wszystko ręcznie, słuchajcie, to handmade, wszystko było robione, także myślę, że będzie smakowało. No i ten siewnik, wystarczy traktor lub koń i już można obsiewać całe hektary, jeśli są zaorane oczywiście. No właśnie, ten siewnik ja bym sobie chętnie kupił. Może nie teraz, ale na przyszły sezon. No i tak się zastanawiam nad tym pługiem trzyskibowym. No właśnie. Czyli tak, 5600 plus 4400, no ponad, no tam niecałe 11 tysięcy, no coś około 11 tysięcy będzie mnie to kosztowało. Także jest moc, no bo byście chcieli nowe ciągniki, ja bym też chciał jakieś nowe maszyny i tak dalej, no miejmy nadzieję, że twórcy nam tutaj to zapewnią. Tymczasem ja się z państwem żegnam, dzięki za obejrzenie odcinka, zostawcie lajki, subki oczywiście jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was, nie będę już szalał z teleportowaniem się ciągnikiem, tylko pojadę normalnie, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.